Coraz więcej obywateli Ukrainy dociera również do naszego miasta i regionu, aby przeczekać wojenny czas w ich kraju. Otrzymują u nas schronienie, opiekę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Jednak, jak sami przyznają, to nie wszystko. Mają również potrzeby duchowe, a u nas nie ma świątyń wschodnich obrządków. Uchodźcy, którzy znajdują się na terenie Konina, szukają nie tylko chleba i dachu nad głową, ale mogą odczuwać poważne, silne potrzeby duchowe. W ich kraju nie tylko są rujnowane miejsca, gdzie mogą kupić żywność, nie tylko są niszczone fabryki czy miejsca zamieszkania, ale również, z tego co wiemy, kościoły. I dlatego parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom i organizujemy mszę świętą w rycie grecko-katolickim dla tej społeczności. Wiadomo jednak, że nie będzie jej odprawiał kapłan katolicki, więc jak to będzie wyglądało? Mszę świętej będzie przewodniczył ksiądz Roman Marytnik i po mszy świętej, gdy zajdzie taka potrzeba, chcemy też zorganizować spotkanie z tą społecznością, albo na plebanii, albo jakby było bardzo dużo osób, to nawet na auli pod wezwaniem księdza, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zaproszenie na to nabożeństwo wystosowane jest nie tylko dla naszych gości z Ukrainy. Zależy nam na obecności nie tylko samych uchodźców, ale też rodzin, które je przyjęły i mogą też w takiej mszy świętej uczestniczyć koninianie. Także tu będą otwarte drzwi dla każdego chętnego. Msza zostanie odprawiona już w najbliższą sobotę. Zapraszamy na mszę świętą w rycie grecko-katolickim w sobotę o godzinie 19 do parafii świętego Maksymiliana. Będzie to na razie jednorazowa taka msza, ale jeśli będzie potrzeba, to ksiądz Martynik będzie przyjeżdżał do konińskiej parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe, aby odprawić kolejne takie nabożeństwa. Natomiast wszystkich mieszkańców Konina ksiądz proboszcz zaprasza już w najbliższy piątek, 25 marca o godzinie 17 do uczestnictwa w akcie poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.